Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony się robi ten kolejny odcinku Firenhanger. Moi drodzy, kontynuujemy sobie powolutku w sumie naszą przeprawę przez loch głodu i strachu. Gadaliśmy sobie z Enkim również. Myślę, że możemy z nim jeszcze raz porozmawiać. Nie przestajesz do mnie mówić w nadziei na zdobycie choćby najmniejszej przewagi w tej ciemności, prawda? Mroczni kapłani są generalnie źle widziane w stłumionych, nowoczesnych społeczeństwach, ale nagle stajemy się cennym atutem, gdy stajesz w obliczu wiecznej ciemności. Cóż, twoje przetrwanie nie jest moim zmartwieniem. W rzeczywistości najprawdopodobniej byłbyś dla mnie bardziej wartościowy po tym, jak okrutności tych logów dadzą ci się we znaki. Kończyłem z tobą. Dobra, wydaje się, że zezłościliśmy trochę tego Darkpiesta. Tylko tak, tutaj mamy półkę, która jest fałszywa. Która jest fałszywa i wiemy, że można włożyć tam książkę. Można włożyć tam książkę, którą gdzieś znaleźliśmy. Ja już nie pamiętam dokładnie, gdzie my skończyliśmy, tak więc musicie mi to wybaczyć, bo no miałem lekką przerwę od Firenhanger. Wiem tylko, że ostatnio nas zabiła bodajże książka Necronomicon. Necronomicon nas zabił. Właśnie. Jest tutaj cholerna dziura, czy krowa dziura w toalecie. Myślisz, że możesz się tam zmieścić, możesz spojrzeć. Patrzyliśmy ostatnio chyba. Nie widać nic poza ciemnością, zapach jest jednak okropny. Zapach jest mieszanką śmierci, krwi, odchodów i spermy. Dobra, możemy tu zejść, tak? Zejdźmy. Chitpit. Aha. Masz złamaną kostkę, czy skręconą kostkę. Świetnie. Świetnie, no to spadliśmy do kupy. Jeden są pokryte błotem, odkładami i wszystkimi innymi rzeczami. Spróbuj się spiąć. Wydaje się to beznadziejne. Nie udaje ci się niczego chwycić. Najprawdopodobniej wygląda na to, że wskoczenie tutaj było błędem. Aha. Okej, okay, rozumiem, że teraz... Już nie wyjdziemy stąd. To świetnie. No to świetnie. Genialnie. Aha. To różne gorsze rzeczy od śmierci. Czasami lepiej odejść na własnych warunkach. Chcesz odebrać sobie życie? Tak. Czujesz, jak ciepła krew pływa po twojej szyi. Firenhanger. Dobra, kontynuujemy dalej znów. Niektórzy z was mówili, że no już przekroczyłem te 30 minut na uratowanie tego naszego kolegi i już tak naprawdę no nie opłaca na nim się dalej grać, a jeżeli poznam lore, to w sumie nawet nie będę chciał go teoretycznie uratować. Może jest i to prawda, ale moi drodzy, ja na razie chcę po prostu poznać tą grę. Chcę poznać tą grę, wiem, że są różne metody na wszystkich przeciwników, w ogóle mamy body 28 tylko, to jest też nie za dużo. Też nie za dużo, w ogóle mamy robaki nadal? Tak, mamy robaki nadal. To niedobrze. White Vial. To jest na zatrucie. Potrzebujemy. Worm Juice'a. Gdzie jest Worm Juice? To by się naprawdę przydało. Dobra, ale przejdźmy sobie tutaj dołem może. No właśnie, i tutaj też mówiliście, że o czymś zapomniałem. Czy ja zaskakiwałem tu studni? Jest tutaj studnia. Tylko cuchnie śmiercią. Możemy zeskoczyć, zeskoczmy. Zaskakiwałem chyba tutaj. Możemy sobie tutaj rzucić monetką. Dobra, dajmy hetsy. Niestety Tails. Znalazłeś fragment ubrania i patyk. Bokowaliśmy sobie drzwi przy okazji. Tak, chyba ostatnimi czasy właśnie tędy przechodziliśmy. O, tak, Elite Guard. Ostatnio nad nim walczyliśmy, faktycznie.
No i się prawie zasałem ze strachu. No jeszcze ten, panicz. Nic nie zostało, tu też nic nie zostało. Tu też nic nie zostało, to w ogóle jest chyba nawet to przejście, gdzie ostatnio spaliśmy. To co mi się dobrze wydaje. No właśnie, tak. O! Możemy tutaj nadal sobie zapisać grę. Tylko wolałbym nie. Jeżeli możemy sobie zapisać grę, to jak najbardziej. Dodatkowo pisaliście mi, że w sumie nie przekazał wam, jak sobie będę zapisał częściej niż raz na save. Powiem wam tak, jeżeli naprawdę będę miał problem z takimi grami, a niewątpliwie, że będę miał tu problem z tą grą, które byliśmy na pewno już, to być może nawet skorzystam z tej propozycji, ale na razie, póki na razie jeszcze poznaję tą grę, myślę, że nie jest to ode mnie. Że nie jest mi to aż nadto potrzebne. Miałem jakąś chrypę. Ło. Mam chrypę. I teraz nie pamiętam, gdzie dokładnie byłem. Miałem lekką przerwę od Pirnhanger, no i widać, widać. Zaczynam być głodny. Tu już byliśmy. Lot Pit. Dobra, z tobą nie chcę walczyć. Inner Hall. Byliśmy tu. Zawalczyliśmy z tym olernikiem. O właśnie. Z tym panem zawalczyliśmy. Szukałem, a mogę go zskinować? Nie miałoby sensu, no właśnie. Ale czy ja z tobą gadałem po tym, jak już go pokonałem? Chyba nie. Udało ci się pozbyć tego nieszczęsnego oprawcy? To cudownie. Ale niebezpieczeństwo tego lochu nie kończyło się tutaj. Chcesz podróżować razem? Ach, zmierzasz się na ciemności. Wybacz mi, ale chciałbym tutaj złapać przez chwilę oddech. Wow, 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 wow. Wizło. Nie zauważyłem, co robię. Dobra, ale tu nic nie stało. No właśnie, zrobiliśmy kółko. Zrobiliśmy kółeczko. To jest bardzo ciekawe w sumie. To jest osoba przybita do krzyża. Nic więcej. Już ostatnio chyba nawet poświęciliśmy, no było sacrifice, z tego co pamiętam. Dobra, jeszcze raz wyskoczmy. Jaki chodzą sobie. Żeby ten Elite Guard nam tu nie wyskoczył, bo będzie Lipton. O wilku mowa. Wyskoczył. Kurde, nie wiem, ten Elite Guard normalnie tu się czai, cholernik. O, tutaj nie byliśmy chyba. A nie, byliśmy. Byliśmy, dobra, nieważne. Tu też byliśmy. Dobra, ale tak, tędy szliśmy. Tutaj są te latające skurczysynki. Zapalmy tu. Też byliśmy chyba. Tak, tu też byliśmy. Ej, no nie. No. Dobra, ten też nas tu widzi. Pinecon. Wow. Pinecon przyniósł nam materiałowy kaptur. Czy ja mogę uciec? Mogę uciec, a wiecie dlaczego chcę uciec? Ja już wam mówię. Chcę się najeść. Chcę się najeść, bo tego nam definitywnie brakuje. Czuję weak od głodu. No i teraz mogę, w sumie nie mogę walczyć. Au! Ty skur... komańcu. Czy mogę ci na przykład uciąć ręce?
Chciałem ci ręce. Teraz mogę ci tylko w torso odpowiedzieć w ogóle. Zero. Może jakby Shiro nie dostał u balistą, to może by przeżył. Dobra, shit, here we go again. Przy okazji będziemy mieć w sumie jeszcze jeden rzut. Dobra, to był ten Bloody Pit. Tu było to zejście. O. Zobaczycie, że teraz jak zeskoczę, to będzie head. Wiecie? Dam teraz Tailsa. Będzie head. O, będzie Tails jednak. Nie, niemożliwe. Dwie niebiesko... jasno-niebieskie fiorki? Ej, jasno-niebieskie fiorki? Tego jeszcze nie mieliśmy chyba. Light blue vial. 100% HP! Wow! Widzieliście wy to? 100% HP. Niebieska piłka jest zarąbista. No teraz mogę iść z nim walczyć bez problemu. Nie tu. Zła strona. Kurczę, no fajnie. No czuję tak, jakbym trochę oszukiwał, nie? Stinger mu pulsuje. Ładuje balistę. Oby tego nie było misa. Dobra. Jemu coś teraz pulsowało. Nie. No pulsowało mu w sumie, ale... Jeszcze tak odrzucił. Jezu, ile on wali. Ile zwyciężył? No ale jakim kosztem? Dobra, Miss Clover and Loincloth. Co to jest Loincloth? Znajdujesz tasak do mięsa i przepaskę biodrową strażnika. Przepaska biodrowa jest wciąż wilgotna od potu. Czy my w teorii teraz nie możemy zrobić sobie właśnie... A, my tego nie mamy. Czy mamy? Mam garstkę tylko jeden. No to nie, to lipa. Tylko tak, no musimy sobie niestety znów tą fiolkę zabrać. Tylko teraz nam nie dała chyba 100. No nie dała nam 100. Użyjmy lockpicka. Lubimy to otworzyć. Tails oczywiście. Head będzie. O, Tails. Soulstone. Znajdujemy Soulstone. Rwijmy sobie oczywiście prześcieradełko. Musimy tinderboxa, żeby to rozpalić. Idziemy dalej. Idziemy, moi drodzy, dalej. Tu jeszcze nie byliśmy. Oil. Morningstar. To jest Morningstar. Gwiazda poranna? Salami. Za wyschnione grzyby. Widzę gwoździa, nie ruszam go. Spokojnie. Centimeter. Mid Clever ma 60, a Morningstar ma 68. Nie jest specjalnie ostry. Okej, to mamy w sumie też broń. Promicję DPS-a i potrafi stunować jej, to ja to biorę. Oczywiście mam wszystko słabsze. Pinecone. No właśnie, tylko tak. Ogólnie, jeżeli chodzi o to, powiem wam szczerze, że chyba sobie tego Pinecona niestety, ale usunę. Ten magiczny pierścień noszony niegdyś przez zyskał beef. Pierścień przewracał umysł podczas starć. No właśnie, to byłoby chyba lepsze od tego Pinecona. Zobaczymy.
A czemu nam lalkę dało na optimize? To jest bardzo ciekawe. Lalka znaleziona w celi. Przedstawia długowłosego, jasnobrązowego mężczyznę. Lalka wywołuje niesamowite wibracje. Ale czemu? Ja wolę Sorcerer's Stone. Tam jest strażnik chyba. Więc co? Zapiszę. Jak mówicie, że mogę, to zamierzam to robić. Trudno. Chcę użyć książki Element. Dobra. Tu jest coś nowego? Chyba nie. No właśnie, rozpada się na moich oczach. No i wielkomowa akurat. Być może nie będę korzystał z save'a nawet, nie? Ale... Ło! Dobra. Właśnie, mówiliście mi, że posej atakuje w sumie ten pulsujący coś, skoro nie muszę tego robić. Faktycznie, rozwalmy mu kolejną rękę. Finger sobie pulsuje. Rozwalmy mu tą nogę. No ale tackle i tak użył. Ła. I tak użyje tackle. No właśnie, to jest bez sensu. Nie ma już łba, ale i tak używa tackle. Możesz użyć Soulstone'a. Kamień duszy zmienił swój wygląd. Kamień promieniuje słabym niebieskim światłem. Red floor, kolejny. Cabbage. No nie, znowu wy. Leżą tu różne książki na table, na stole. Tales. Gdzie head? Oczywiście, że tak. Nie znajdujesz niczego interesującego. Zdrowe mięsko. Niebieska fiolka. O, to się przyda. Nie, to chciałem. 77, spoko. No i tylko teraz jeszcze musimy oczywiście coś zjeść. Bo już z naszym... Z naszym głodem nie jest za dobrze. Floor. Jest naprawdę dużo ich tu jest. Meat pie and moldy bread, czyli jakieś ciasto mięsne i moldy, Jezu. Wyśniały chleb. Oraz znajdujesz również klucz do celi F3. Nie będziemy go kopać chyba już. Kurujmy go. I teraz zróbmy sobie ten armor z guarda. I cały czas mi to daje tu lalkę, nie wiem czemu. Ale w sumie tak, no mamy 100%, to może faktycznie sobie ogarnijmy. Wow! To jest cloth fragment. Naprawdę nadepnąłem. Uciekam przed tym gównem, ale widzę, że no bez walki to się chyba nie obejdzie. Naprawdę durny ten mob. Wkurzający. To fragment, no i musimy użyć niestety, ale... Green herba. I myślę, że na razie sobie jednak założę ten Iron Cuirass. Tylko właśnie po to, żeby zabić tego moba, no bo jest wkurzający. Naprawdę lata tutaj, irytuje. Tak go podniemy. Na hita. 5. Miss. No ja sobie robicie. Ja pierdzie. 809. Iż kolegę zaprosił. Jeden miss. Patrzcie, ile szkód narobił. Czy ja znów nadepnąłem? Boże, nie mówcie, że nadepnąłem. Nie, na szczęście nie. Nic tu nie zostało. Niestety.
Znajdujesz dziennik kapitański numer 2. Poczytamy. Poczytamy. Okej. Okay. A więc tak. Błędem było zajęcie tej pozycji w tych lochach. Utrzymanie jakiegokolwiek... Ale nie, tu czytaliśmy to. Czytaliśmy to, ej, dobra. Czytaliśmy to. To już było czytane, moi drodzy. Nie będę się powtarzał, nie będę tego tłumaczył, bo... Nie oszukujmy się, ale no też troszeczkę... I mi się, że tak powiem, schodzi z tym... tłumaczeniem. Dlatego dla mnie też będzie lepiej, jak muszę to tłumaczyć. Turnip, rzepa. Tu nic nie nastanie. Oczywiście będziemy chcieli to podrzeć, bo ja bardzo lubię stępać na różne gwoździe. White Vial. Gdybyście dali jakiś, nie wiem, Worm Juice. Jest to dźwignia. Pociągnij. Słyszysz, jak gdzieś aktywował się jakiś mechanizm? No dobra. Ja mogę to zapalić? Mogę, ale nie wiem po co w sumie już. Drzwi dają się zamknięte z drugiej strony. Spróbujmy to sforsować teraz tą nową bronią. Nie. W teorii jakby nam krytyk tak wpadł. No nie? To byłby sens. Tylko jakby wpadł krytyk. To może by się udało. Tylko nie chcę krytyk wpaść. Nie wiem, czy w ogóle może krytyk wpaść. Na drzwiach. No dobra. Ostatni raz i jak się teraz nie uda, to już odpuszczam. Teraz w ogóle miss. Teraz to w ogóle miss wpadł. Nic nie zostało, nic nie zostało, nic nie zostało. Dobra. Nic to nic. Kurwa, no naprawdę. Zrobiłem chyba to drugi raz. Prawda? Na pewno. O, to też był zamek. Może to mogę otworzyć, ale nie mogę. To już mogę lockpickiem otworzyć. Dobra. Troszeczkę sobie tej krwi do fiolki ogarnęliśmy. Już zaczyna być głodny. Ten mop, no właśnie, a czemu tutaj... A, bo tutaj zamknięte z drugiej strony. A, to wiele tłumaczy. Tam nic nie było. To są czasy z Force. Może troszeczkę niżej. Tutaj się coś widzę. Że podniosło. Jest to dziwny mechanizm, może mechanizmu. Udało nam się zejść do jakichś dziwnych jaskiń. Jest tutaj stos popalonych ciał. I oczywiście są też i ptaszki, Jezu. Ptaszki są irytujące. Na ścianie przykuty jest ogromny stwór. Jest cały wyschrzony, ale nie ma pewności, czy nie żyje. Co? Z jego piersi sączy się żółty śluz. Możemy go wydoić. Okej. Okay. Wydoiłeś trochę żółtego śluzu z piersi. Ciekawe. Kim ty jesteś? Bierz nas? Tu jest Dirt. I salami. O, witaj nieznajomy. Pocket Cat.
Co robisz w tym pięknym dniu? O jakim pięknym mówisz? O Jezu, przepraszam, przeleciałem. Życie na pewno jest takie dziwne, co? Życie jest dziwne, kiedy ty jesteś dziwny. O, masz rację. Lubię cię. Już cię lubię. Wiem, że dopiero się poznaliśmy, ale czuję tworzącą się między nami więź. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, jeśli zapytam wprost. Żywi ludzie są podzieleni na dwie grupy, tak? Są dzieci światła, których przeznaczeniem jest chodzić pod jasnym słońcem. Ci ludzie radzą sobie dobrze we wszystkich trudach życia. Mają w sobie drogich ludzi, do których chcą wracać. W sensie mają rodzinę i tak dalej. Nawet w najciemniejszej godzinie mogą poczuć ciepło miłości. Z ich serc, żeby zyskać większą taką ekstra motywację do tego. Na przeciwnym końcu są ludzie ciemności. Ci ludzie często popadają w depresję i smutek z powodu osobliwych sposobów życia. Ale nauczyli się żyć z tymi uczuciami. W rzeczywistości pokochali nieustannie uciskającą ich ciemność. Ci ludzie są w stanie czerpać energię z ciemności, nie są zależni od innych ludzi. Potrzebują tylko ciemności, swojego starego przyjaciela. Więc ludzie światła i ciemności, którym z nich jesteś? Osobiście jestem osobą chyba ciemności. Tak, oni wszyscy są, tak jak podejrzewałem. Cieszę się, że byłeś ze mną szczery. Powiedz mi, czy przypadkiem... Do you love me by chance? Czy przypadkiem mnie kochasz? Nie. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Uwielbiam szczere słowa, nawet jeśli mnie ranią. Mówię to teraz, ale najprawdopodobniej później będę się czuł naprawdę okropnie. Ale nie przejmuj się tym, naprawdę. Uwielbiam to uczucie odrzucenia. Tak czy inaczej, jestem swego rodzaju kupcem. Sprzedaję cenne przedmioty i broń potrzebującym. Zabawne jest jednak to, że nie chcę twojego złota ani srebra. Wymienię przedmioty za ludzkie dzieci. Przynieś się, czy przyprowadź się do mnie. Wynagrodzę ci to wszystko. Moje kieszenie są naprawdę głębokie. Widzisz. Dobra, bo tak. Hunger mam 79. Oh fuck. Faktycznie odgłodniliśmy. No ale to przez tego cholernego robaka, no. Naprawdę dramat pod tym względem. Hunger 3 stopnia. To czemu ten hangar jeszcze nie spada? Nie wiem czemu. Co to jest? Antyczna sytuacja tutaj stoi. Chcesz się pomodlić? No pomodlmy się do Grogrota. Grota. Grogorot. Nie czujesz się modlić. I tutaj nieznajomy. Nie widzę żadnych dzieci z tobą. I raczej nie zobaczysz. O nie! Moonless agresywnie na ciebie warczy. Nie wygram z nią.
Yes. Może dam jej jakieś mięso? Nie. Próbujesz przemówić do tego... O, do tego monstrum. Zaproponuj zgniłe mięso. Siad. Nie, zły chłopiec. Przygotuj się do śmierci. Rzuć patyk. Podrabię wrotny mit może, co? Co się stanie? Dajesz zgniłe mięso Moonlessowi. Bestia ostrożnie zaczyna jeść mięso. Ej, to tu działa. Dajesz kolejne zgniłe mięso do Moonless. Bestia przyjmuje to wszystko bez żadnego zawahania. O! Moonless wydaje się szanować cię do pewnego stopnia. Pozwól jej dołączyć do swojej drużyny, pozwól jej odejść. Z drużyny? O kurde! Moonless wydaje się cię rozumieć. O kurcze! Mamy pieska. Zarąbiście. Oho, tu jest jakieś przejście. Tu jest jakieś przejście. Gdzie my idziemy? Okej. Okay. Kolejne spalone ciała. Jaja są? Tu jakieś dziwne obiekty, zostaw to. Nie rozwalaj, bo to dziwnie się skończy. Coś tutaj świeci, znajdujesz Soulstone. Słyszysz coś z ciemności? Oh shit. Oh shit. No i niedobrze. Nie mam dużo życia. Obstawiam, że musimy jej rozwalić skrzydełka. Bite. Want to bite. Mundus krwawi. Dobra, nie ma już jednego skrzydła. Do gnoma trzeba rozwalić. On to bite. Moonless straciła kolejną łapę, o nie! Item. Bandaż i Moonless. Potyca chyba. 15, o shit. Umrzemy. Ta potyta się wali. No to się pocieszyliśmy pieskiem. I życiem też. Shiro was defeated. Fear and hunger. Świetnie. Nie mogę. Dobra. Zakończyliśmy tutaj. W sumie dobrze się stało. Prawie 300. Nadal mu pulsuje. Zmisowaliśmy. Kurde. Czemu tak odpadło? No nie. No znów mis. Bez jaj. Miałem dobrze, wyszło jak zwykle. Teraz 687 upadło. Po prostu trzeba mu tak naprawdę rozwalać najpierw nóżki. Nie ma innego wyboru niestety. To jest pierwsze, co trzeba zrobić, żeby go pokonać. To jest pierwsze, co trzeba zrobić, no. Nie mówcie, że ja już nie mam... Oh no! Oh no! Ej, czy ja zjem dirt? Sobie dodaję głód.
Ja sobie krzywdę robię chyba. Ja nie chcę, jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz sobie czytać grę. Wydaje mi się, że dało się to zrobić inaczej, nie? Dobra, nie mu to. Nie jest szansa w ogóle, że ja mu ten łeb przypieprzę, nie? 37. Kurde, no. Tak, no ja wyjdę na to samo. Albo i gorzej. Dlaczego? No jeszcze mis. Oczywiście, że tak, jeszcze przegram. No powiedzcie mi, że to nie jest pojebane. Powiedzcie mi, że to nie jest pojebane. To jest pojebane. Pod tym względem jest pojebane. Teraz ja ciebie zaskoczyłem. Nawet nie mamy teraz w ogóle możliwości uniknięcia tego, co jest naprawdę śmieszne. W ogóle co to jest tackle? Dlaczego on może ma tackle? No jeszcze użyję tackle. A myślałem. Myślałem, że użyję tackle. Są grzyby, salami. Blue Vial, spoko. Mięsko, Clove Fragment and Stick. Wolałbym znaleźć Worm Juice na przykład. Zrobione mięsko. Przyjmy to. Tobacco, o. No Jezu, ile można. Ile można, ile można. Jak on mnie irytuje, ten ptaszek. Soulstone. Też him. Kim him. Red Vial. O! Oh. Blue Vial kolejny. Bottle of Whiskey. No, sporo tych przedmiotów to ogólnie znaleźliśmy. Miło, fajnie. Kurde! Czy ja mogę uciec po prostu? Mogę, ej, ja mogę uciekać przed nimi, to luz. Wiem, że muszę z nimi walczyć, ale nie muszę. Mogę śmiało jeszcze tu poszukiwać więcej. Problem? Tak, to jest tylko wiadra. Tu jest tylko wiadro. No i dobra, nie walczyliśmy teraz z nimi, więc jest spokój przynajmniej. No to wiemy teraz, gdzie też możemy coś znaleźć. Już nie wejdę teraz w to, spokojnie. Spokojnie. Człowiek się uczy. Człowiek się uczy. Cały czas się uczymy, jakby nie patrzeć, nowych tutaj schematów, nowych rzeczy, które, jakby nie patrzeć, pozwalają nam dojść dalej, prawda? Dobra. Myślę, że możemy zjeść. Fried meat. Mówię, przydałoby się znaleźć, kurczę, przydałoby się znaleźć jednak... Jednak, no, ten spray na robaki nie. To nie był spray. To był... Mikstura na robaki. Tak. To była mikstura na robaki. W ogóle już znów nie mamy... Znów nie mamy w sumie żadnych miksturek. Tu już nic nie ma. Dobrze, że się dowiedziałem, że mogę przed tym gównem uciekać. Idziemy po Moonless. Wydajmy jeszcze tutaj tą paniusię. Też może wydajenie tej paniusi właśnie przyzywa te moby. Dobra.
Wybieram to samo, no nie? Może nie powinienem? Dobra, jesteśmy typem ciemności. Jasne. Oj, wybrałem coś innego. Bo tutaj on zapytał się, czy go kochamy. Więc naprawdę nie jesteś człowiekiem ciemności, po prostu tak powiedziałeś, bo myślałeś, że to właśnie chcę usłyszeć. Ale to dobrze. Naprawdę musisz tak zawsze pamiętać, by być w każdej sytuacji. Nawet jeżeli kochasz kogoś, bo jeśli opierasz swoją myśl na takim kłamstwie, nie skończy się to dla ciebie dobrze. Więc cóż, prawdopodobnie i tak nie skończy się to dobrze, ale takie jest życie, osobliwe jak zawsze. Tak czy inaczej jestem swego rodzaju kupcem, bla bla bla, to jest to samo co wtedy. Nie chcę twojego złota, ani srebra, te dzieci. Kurczę, szkoda, że mu odpowiedziałem inaczej niż wcześniej. Beer trap. O! Módlmy się. Do Gogorota. Tak jak ostatnio. I tak. Myślę, że to jest dobry moment na zapis gry. Daj mi do tego namawiacie, to tak będę robił. Mówię, to jest na razie pierwsze takie przejście, wiecie, teoretyczne, żebym w ogóle wiedział, co z tymi mowami mogę robić. Myślę, że tak jak teraz z tą Moonless, to był fart. Totalny był fart, naprawdę. Totalny fart. Dobra. Daj mi trochę mięska. Nie chcę jej atakować. Daj dać jeszcze mięsko. No i git, mam ją. Tylko teraz, no jakby nie patrzeć, dwie osoby będą głodne, prawda? Idziemy tu. O, czujesz straszną obecność wchodząc do tych lochów. Kopalnie. Oh shit. Jest tu trochę starego pisma, ale wyblakło, ponieważ wilgoć jest po prostu poprzez czas i wilgoć w powietrzu. Tu nas jeszcze nie było. Tu nas jeszcze na 100% nie było. Test. Wózki kopalniane blokują drogę. Wydaje się zbyt ciasno, żeby się tędy wspiąć. Na niego wspiąć. Wózek jest pełen kamieni i gruzu. Kamień. Wziąłem kamień, świetnie. Czerwony herb. Czerwone mięsko. Pinecone kolejny. Kurczę, worm juice. Sylwer końców. No i znów jeszcze jestem głodny. Możesz otworzyć za pomocą lockpicka. Otwieramy. Więc sylwer końców kolejnych. Water vial. U nas jeszcze nie było na pewno. O shit. Dobra, tam nie chcę na razie wejść. Coś tu jest na ziemi? Wow. Jest to jest zapadnięta droga. Możesz użyć wiolki eksplodującej, żeby to wysadzić. Tak zróbmy. Nie wiem, co to dało. Level 6 mines. Możesz zużyć warkot. Z oddali. Jest tu kilka potionów, explosive vial, świetnie. Jest tu kilka książek. Jest tutaj również dziennik nieznanego strażnika, który przykuwa twoją uwagę. Czytamy. O Jezu, puste wszystko. Puste wszystko. Dobra, możemy przeczytać sobie to. Na sam koniec przy okazji. Na sam koniec. Dziennik nieznanego strażnika. Szaleństwo rozprzestrzenia się po tych kopalniach jak plaga. Hmm.
Niektórzy nawet podejrzewali, że przyczyną tego wszystkiego jest zaraza, która szaleje w królestwie Rondonu, przepraszam, ale objawy są zupełnie inne. Bardzo inne, jeżeli prawdę mówiąc. Pozostali żołnierze schronili się w tych kopalniach w nadziei, że królestwo wyśle pomoc w jakimś momencie nieprzewidzianej przyszłości. Nadzieja. Nadzieja się jednak wyczerpała. Kapitan Rudimer udał się do podziemnego miasta. Jaskiniowców i wymienił ten dziwaczny artefakt na żywność i zapasy. Teraz zapasy się wyczerpują. Są na wyczerpaniu. Staram się zbierać beczki z jedzeniem, kiedy jest to tylko możliwe, ale to nie wystarczy, aby wyżywić nas wszystkich. Nadzieja rzeczywiście się wyczerpuje, ponieważ kapitan wydał się tracić zmysły kilka dni temu. Sam pobiegł do ciemnych lochów, mając na sobie jedynie prześcieradło. Umrzemy tutaj na dole, prawda? Prawda. Tak jak większość. Ogromna beczka pełna gruzu powstałego w wyniku działalności górniczej. Widać tu jakiś... Olercia, no. Dobra, moi drodzy. Zakończymy tutaj, bo to jest 47 minut, jakby nie patrzeć już rozgrywki. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał też Shiro. Oczywiście widzimy się w następnych odcinkach Spirit Hunger. Trzymajcie się. Hej, hej!